Cześć, Twernest! Już w czwartek będzie można odblokować postać za wyzwania Alter Ego. Po zebraniu wszystkich literek F-O-R-T-N-I-T-E otrzymacie ją, jeśli posiadacie płatny karnet bojowy. Niektórzy jednak mieli trochę więcej szczęścia. Z powodu jakiegoś błędu niektórym graczom Fortnite któregoś dnia naliczyło jedną dodatkową literkę. Dzięki temu osoby, które zebrały jak dotąd wszystkie możliwe literki do zebrania, czyli 7 literek, oraz otrzymali tą jedną zbugowaną, już mają postać za wyzwania. Ale to nie wszystko. Jak już tą postać odblokujecie, do wykonania jest jeszcze kilka innych wyzwań, za które otrzymacie darmowy zbierak, plecak oraz style do tej postaci. Pierwsze wyzwanie, które odblokujecie wraz z tą postacią, brzmi: znajdź plecak ukryty na ekranie wczytywania Narodziny Chaosu, mając na sobie strój Sorany. To bardzo proste. Najpierw musicie założyć strój Sorany. Ekranu wczytywania Narodziny Chaosu jeszcze nie można odblokować, ale od czego są wycieki? Plecak znajdziecie na brzegu, na północ od elektrowni. Plecak będzie oparty o ten kamień przy wodzie. Po wykonaniu tego wyzwania otrzymacie możliwość zebrania podwójnego zbieraka. W stroju Sorany musicie udać się w dokładnie to miejsce na mapie. Podwójny zbierak będzie leżał przy chorągiewce. Poza tym do tej postaci można jeszcze odblokować style. To jest jeszcze prostsze. W stroju Sorany musicie wskoczyć do dowolnego świetnika oraz do gusiana. Tym sposobem odblokujecie obie dodatkowe barwy kamuflażu tej postaci. Szary oraz zielony. Ci, co odblokowali tę postać przedwcześnie, już mogą wykonać te wyzwania. Ci, co nie mieli tyle szczęścia, muszą czekać do czwartku. Ostatnia litera, a dokładnie litera E, będzie do zebrania dokładnie na tej oto lampie. Tak swoją drogą to dużo osób dopytuje się, o co chodzi z wyzwaniem Jitni przeciwnika, który jest w misji skina dyfuzji. Jitni można przetłumaczyć na rzuć przeciwnikiem, czyli trzeba nim rzucić tak, aby dostał obrażenia od upadku. Dalej w temacie skinów, to w sklepie dzisiaj około 2 w nocy rozpoczęło się głosowanie. Będzie ono trwało jeden dzień. Ja zagłosowałem na Ducha Lasu. Jest to moim zdaniem bardzo ładny i wyjątkowy skin. Pan z siatką na głowie też jest całkiem niezły. Trzymam kciuki za to, że Riley nie wygra tego głosowania. Nie jest to brzydki skin, ale jest wiele podobnych skinów. Mam nadzieję, że wygra skin po środku lub po prawej. Zróbmy sobie małą przerwę do nowego glitcha. W opisie podawam kod do tej oto mapki. Pozwoli wam ona usunąć głowę swojej postaci. Ale po kolei, na tej wyspie rozpocznijcie grę. Teraz kucnijcie pod wyrwą i zamieńcie się w to oto światełko. Teraz wejdźcie na swoją dowolną wyspę i tak, postać ma być niewidzialna. I na tej wyspie postawcie armatę. Następnie wejdźcie do miejsca pasażera i teraz wyjdźcie i gotowe. Wasza postać nie ma głowy. Inni gracze też was tak widzą. Aby to naprawić, wystarczy się odrodzić. Dalej w temacie skinów, to na oficjalnym francuskim serwerze Discord Fortnite odbył się konkurs na najlepsze pomysły na nowe skiny. Po wybraniu najlepszych propozycji, Fortnite udostępniło 3 najlepsze koncepty na ich oficjalnego francuskiego Twittera. Zobaczcie sami, oto jak prezentują się te 3 koncepty. Dla zwycięzców była zapewne jakaś nagroda w postaci feodolców. Poza tym krążą teorie, że te skiny wejdą także do gry. To nie jest potwierdzona informacja, ale nie zdziwię się, jeśli Fortnite wykorzysta te 3 pomysły na nowe skiny. Dajcie znać w komentarzach, który z tych pomysłów przypadł wam do gustu najbardziej. Ja jestem fanem Pani Świeczki. Poza tym to FireMonkey udostępnił kilka ciekawych znalezisk. W plikach gry rzekomo pojawiły się wzmianki o trybie anonimowym, który powodowałby, że inni gracze widzieliby losowego skina na naszej postaci. Gdy osoba z tym trybem widzi swojego normalnego skina, to by była dobra opcja dla osób, które mają problem z tak zwanymi stream sniperami, którzy często rujnują grę. Dobra, to tyle o skinach. Choć w sumie nie, bo następny wyciek dotyczy elementu mapy, który pojawiałby się tylko i wyłącznie w trybie starcie na żarcie, V2. Od kilku dobrych tygodni wiemy, że ten tryb ma dużą szansę na powrót w nowej edycji. Tym razem jednak jedną z maskotek będzie Pan Pierożek. Jego skin w plikach gry skrywa się już chyba od pół roku. To jest pewien obiekt w niskiej jakości, który ma być częścią bariery w tym trybie. Zanim przejdziemy do ostatniego wycieku, to w karkołomnym kinie wczoraj po raz kolejny odpalono na chwilę testy nadawania na żywo. To w sumie tyle. Twórcy gry tylko testują, jak dobrze to działa przed wielkim seansem. Na koniec nowe dźwięki. FireMonkey doszukał się w plikach gry dźwięków należących do trybu znajdź i zniszcz. Ale to nie jest wyciek. Te dźwięki już są użyte w grze przez to urządzenie. To w sumie działa dokładnie tak samo jak licznik bomby. Ale oczywiście w trybie kreatywnym to my ustalamy, co ma się stać na koniec. Znajdź i zniszcz polega na tym, że są 2 drużyny. W każdej rundzie na zmianę jedna drużyna atakuje, a druga broni oznaczonych celów.
Celem atakujących jest podłożenie bomby pod jeden z tych celów. Runda się kończy, jeśli bomba wybuchnie, albo zostanie rozbrojona na czas, albo jeśli któraś z drużyn zostanie zlikwidowana. Według Fire Monkey'ego kiedyś może wyjdzie tryb na tych zasadach. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.